Zamykamy drzwi, bo coś strasznego. Ktoś żartował, że tutaj jest niewietrzony od czasów Iwaszkiewicza, więc dzisiaj wietrzymy popem. Dlatego pomury Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tak. Witamy wszystkich Państwa. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć literatury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem literatury kobiecej, która w dużej mierze jest tożsama z literaturą popularną, jeśli obejmiemy kryminalną sensację. Naszymi gośćmi są dzisiaj Manuela Kalicka, znana pisarka, i Agentka literacka, co w tej sytuacji może nawet będzie bardziej cenne, bo jak nikt inny, czy jak niewielu innych, ma naprawdę duży wgląd w to, co się obecnie na rynku pisze, a czym to produkuje. I Mariola Zaczyńska, pisarka, a jednocześnie organizatorka bardzo niezwykłego wydarzenia, które już się 4 razy odbywa się co roku, czyli Festiwalu Literatury Kobiet w Siedlcach. Festiwal Literatury Kobiet jest festiwalem, który nagradza wyłącznie powieści popularne pisane przez kobiety, niezależnie od gatunku, także może być nagrodzona i sensacja, i komedia, i obyczaj, i saga, i kryminał. Co się komuś równie podoba, jest zasady, mają to być powieści popularne, mają to być powieści pisane przez kobiety. Czy to jest seksizm i skąd to się wszystko wzięło, o tym zaraz będziemy rozmawiać. Ja idę na swoje ulubione miejsce, czyli z boczku, a dziewczynę zostawiam na środku i zaczynam od prezentacji. Tak. Wy nic nie zobaczycie, ja przeczytam. To właśnie są gdzie? No gdzie? Ale siadajcie tam. Ja nie będę mieć. Manola, siadaj tam. Ja chodzę. Ale musicie siedzieć przy mikrofonie, dziewczyny. Nie dopuszczę. Będziecie na niewidzialnego. Będziecie na niewidzialnego. Przygotowałeś go do takiego. Suflera urobą. Prezentację zaczynamy od elektryzującego wszystkich pytania, czy książka ma płeć. Literatura kobieca, czy książka ma płeć. Czy jest sens tworzyć takie pojęcie? Mnóstwo osób mówi, że nie ma. Natomiast my uważamy, że tak. Otóż w Polsce są dwie literatury. Ta prawdziwa, bez przymiotnika, opisywana w mediach, nagradzana i recenzowana. I ta pośrednia, lekceważona przez krytyków, za którą zawsze się plącze jak kula u nogi epitet kobieca. Czy się z tym zgadzacie, dziewczyny? Znaczy tak, no ale literaturą kobiecą też jest twórczość Zofii Nałkowskiej, czyli to nie jest do wszystkich, które podobają. Chyba Dorocie też będzie takiego autorek. To było głośniej. Głośniej albo bliżej mikrofonu. Nie włączony, więc nie wiem. Czy to jest literatura kobieca? No, myślę, że kobiety uprawiają różne gatunki. W tej chwili takiej czystej literatury kobiety jest trochę na rynku, ale też jest tak popularny miks literacki. To znaczy jest wątek kryminalny przeważnie w tych książkach. One nie są czyste gatunkowo. Dlatego, że no, po prostu, żeby utrzymać uwagę czytelniczych, trzeba je wzbogacać. Poza tym no, często w tych takich ambitniejszych pozycjach pojawia się ostatnio historia niesmutna, prawda? No, mamy dosyć dużo książek, które się dają w przeszłość, w 20-lecie międzywojennym, w XIX wieku pojawiają się książki, też zaczynają się pojawiać biograficzne w tej literaturze, realizowane biografie. Także to jest dosyć duże spektrum możliwości. Mariola, zgadzasz się z tym, że potrzebujemy epitetu literatura kobieca? To jest tak, że prawdą jest to, że czy my chcemy, czy nie, jeżeli piszemy jako kobiety, to my będziemy miały. Cały czas nam będą tę etykietkę przylepiać. I według mnie to jest ważne, jak my się znajdujemy na rynku literackim, właśnie mając taką świadomość, że jesteśmy traktowane, kobiety piszące, inaczej. Zwłaszcza, ale to nie tylko piszące literaturę popularną, to także literaturę wyższą. Ja uważam, że kobietom jest trudniej zaistnieć w mediach, być recenzowaną. Pomijam wszystkie te aspekty, gdzie w tej chwili już autorki są na tyle
też zaradne, że same robią bardzo dobry marketing, zyskują grono fanów. Ja uważam, że łatki się przypina. Nawet jako sama, jako kobieta pisząca, wiem, jak trudno jest przebić się gdziekolwiek. Ja jestem dziennikarką. Kiedyś wydawało mi się, że mam tylu też, sama jestem znana w środowisku dziennikarskim, że bardzo łatwo będzie przekonać wszystkich, że pisząca dziennikarka no, napisała coś fajnego, dobrego, że można to polecać. Nie jest tak. Przyjaciół dalej mam, ale jako kobieta pisząca miałam troszeczkę trudniej niż koledzy piszący. Nawet gdy zrobiono zestawienie, jest taki branżowy miesięcznik Press, gdzie wymieniono piszących dziennikarzy, to piszących dziennikarzy byłam tylko ja i Kasia Bonda i obydwie znalazłyśmy się bardzo daleko w tyle. W przodzie też byli autorzy, no niektórych nazwiska znamy, Mariusz Czubaj, ale też takich nazwiska, które ja pierwszy raz czytałam o nich i do tej pory też nie potrafiłam sobie przypomnieć. Chyba nic więcej akurat w tamtym roku, co się ukazało, w tym zestawieniu się nie ukazało. Więc ja jako kobieta też doświadczyłam tego, że jestem inaczej oceniana jako kobieta pisząca. Rozumiem. Tyle tytułem wstępu i pierwszych żalów. Przechodzimy do żalów kolejnych. Zastanówmy się, na czym miałaby polegać kobiecość literatury. To są częste dyskusje w środowiskach obu płci, zwłaszcza w tym kobiecym. Tak naprawdę nie wiadomo, na czym miałaby polegać kobiecość literatury. Czy chodzi o tematykę? No, nie do końca, bo przecież kobiety piszą o wszystkim. Czy chodzi o płeć bohaterów? Absolutnie nie, kobiety piszą o obu płciach. Czy chodzi o płeć odbiorców? W takim razie większość dzieł literackich byłaby kobieca. Według różnych badań panie stanowią ponad 70-90% rynku czytelniczego, zależy kto badał. Czy chodzi o jakość literatury? No cóż, pisarki parają się i prozą artystyczną i popularną i w obu zdarzają się im popełnić książki dobre i złe. Pisarzom też się zdarzają książki dobre i złe. Jakość nie zależy od płci, tylko od warsztatu pisarza, pisarki. Jest takie ulubione pojęcie przytaczane przez krytyków, że kobiety piszą emocjami, mężczyźni piszą intelektem. Jeśli się pisze emocjonalnie i emocja, twoje pisanie jest kobiece. Na tej zasadzie klasyfikuje się Janusza Leona Wiśniewskiego do literatury kobiecej. Jeśli się pisze intelektualnie, znaczy, że się tworzy literaturę bez przymiotników i na ogół się jest się mężczyzną. Jeśli się jest kobietą i pisze się raczej intelektem niż emocjami, często, jak na przykład Kasia Bonda, zasługuje się na coś w rodzaju komplementu, że się pisze męską prozą. Stąd tak odważyłabym się na twierdzenie, że kobieca literatura to wyłącznie taka, w której nad tytułem znajduje się nazwisko autorki, a nie autora. Nie ma innego wyznacznika. Nie ma innego wyznacznika. Wiele osób mówi, że to nieprawda, bo przecież nikt nie dzieli literatury na męską i kobiecą, tylko na dobrą i złą. To jest zdanie, które słyszymy bardzo często podczas wywiadów, podczas rozmów z krytykami, podczas słuchania jury na różnych konkursach literackich. Co myślicie o tym, dziewczyny? Czy jest literatura, czy naprawdę krytycy dzielą literaturę na dobrą i złą, czy na męską i kobiecą? Już o tym zaczęłyście podczas tych gorzkich żalów, kontynuuję. Ja bym się z tą nie zgodziła, bo nie uważam, że nie ma wyznacznika literatury kobiecej. W każdym razie jest, ale jednak jest to rejestruje. Jaki? No taki niektórych książek mężczyźni by nie napisali, takich o miłości, tylko o uczuciach, takie trochę wieczne. To kobiety tak się dobrze z nimi czuje, bo powiedzmy sobie, nie ma takiego odpowiednika literatury. Nie mogę konkretyzować, ale nie ma. No. A podaj jakieś... No nasza koleżanka, na przykład słynna autorka Kasia, nie? To są takie książki, które nie ma odpowiednika. Jaka słynna autorka Kasia? No autorka Kasia to jest Kasia Michala. To jest taka literatura, której nie ma. No. Nie ma takiego odpowiednika. Przede
wojną było, żeby można było powiedzieć, że Marczyński weźmie, czy jakiś autorzy, do wojna mocnowiczna. Mężczyźni piszą bardzo, bardzo emocjonalne książki. Może one się nie ukazują na rynku, ale takie piszą. No to czyli jednak ta emocjonalność nie jest wyróżnikiem. No nie jest wyróżnikiem, nie. A w książkach, które przychodzą do ciebie, do agencji, jakbyś, czy czytając ten, mówię rękopis, ale to nigdy nie są rękopisy, wiesz od razu, czy to pisał mężczyzna, czy kobieta? No czy wiesz, no wiem, no bo przecież widzę. Ale jeśli chodzi o narrację, jest inna, bo mimo że tego, że mężczyźni są jakby, wszystko przepuszczają przez siebie, tak mi się wydawało, że te kobiety przepuszczają przez siebie, a mężczyźni też piszą książki, które są przez ich własne osobiste doświadczenie pisane. Przynajmniej mężczyźni w pewnym wieku mają taką fazę, że piszą książki losowe. Kobiety raczej wymyślają fabuły, jakieś historie, starają się opowiedzieć historię. Natomiast mężczyźni jakby zajmują się sobą w relacjach ze światem. Dlatego często na przykład debiuty męskie kończą się na jednej książce. Czasami ta pierwsza książka mi się udaje, druga już nie, bo już przeczytał mi się materiał. Nazwiska? Proszę? Nazwiska? Nazwisko nie mogę wymieniać nazwiska. Ale nasz no dobra, nie będę robić ani Aluszy. Teraz mam pytanie ciągle związane z tymi podziałami, pytanie do Marioli. Wiem, że w tym roku na festiwal, już w zeszłym, na festiwal literatury kobiet przyszło kilka książek pisanych przez mężczyzn. Dlaczego przyszły, co się z nimi stało? Ja może jeszcze tylko wrócę do tego, literatura dobra i zła, kobieca i niekobieca. Ja sama też dzielę literaturę na dobrą i złą. I samej zdarza mnie się powiedzieć o książce napisanej przez kobietę, że fajna książka napisana po męsku. I raczej... Ale to jest mit. No, to jest właśnie mit, którym my też żyjemy. Krytycy i my. Tak, czyli my po prostu wszyscy posługujemy się jakimiś stereotypami. I teraz wspomniałaś tu właśnie i o festiwalu. I ten festiwal literatury kobiet właśnie stara się walczyć też z takimi stereotypami, mimo że właśnie nazywany jest festiwalem literatury kobiet. To też była prowokacja. Przyszły książki, przychodzą książki stworzone przez mężczyzn. My mamy pewien problem z wydawcami, którzy przysyłają książki na festiwal. Bardzo jasno określiliśmy, jakie są kryteria naszego festiwalu, że jest to literatura popularna, pisana przez kobiety. Analizowałam bardzo długo, dlaczego tak się dzieje, że wydawcy zgłaszają na taki festiwal różne powieści, także pisane przez mężczyzn, a także literaturę artystyczną i wysoko. Pomijam też zgłaszanie poradników, więc gdzieś wydaje mi się, że w samych wydawnictwach nie do końca panuje czasem porządek. Wysyłamy list przewodni i myślę, że on przechodzi przez parę takich etapów i gdzieś tam na samym końcu trafia polecenie do kogoś, no to zapakuj jakieś książki, trzeba na festiwal wysłać. Ja to sobie przynajmniej tak wyobrażam. Ale z drugiej strony są też takie już duże naciski i środowiska i ze strony wydawców, aby na ten festiwal właśnie zgłaszać książki pisane przez mężczyzn. Książki pisane przez mężczyzn dla kobiet. Ty mówiłaś tutaj Leon Wiśniewski. Janusz Leon Wiśniewski, ale do pisania literatury kobiecej dla kobiet przyznaje się też Zbigniew Borowski. On uważa, że pisze literaturę dla kobiet. Bardzo się cieszył, że jego książkę zgłoszono na nasz festiwal. Ja myślę, że autorzy też widzą, że na rynku literatury popularnej dominują w tej chwili kobiety. Bo ja oddzielę w tej chwili fantastykę, oddzielę horror, oddzielę też kryminał. Ale obyczaj. Ale obyczaj, tak.
Jeżeli chodzi o literaturę popularną, obyczajową, a w większości kobiety, autorki piszą właśnie taką, taką literaturę, to królują kobiety, dominują kobiety, te kobiety się czyta. No i właśnie coraz częściej mężczyźni piszą pod pseudonimem kobiecym. W Polsce są już autorzy. Albo w tandemie z kobietą, już nazwisko kobiety tak ciągnie po prostu i sprzedaż. Więc można dyskutować. Jest literatura kobieca, nie ma literatury kobiecej, ale to istnieje. Cały czas te podziały istnieją. Cały czas posługujemy się tymi stereotypami. Wydawcy sami klasyfikują tę autorkę, ona pisze literaturę kobiecą. To tylko tak jak dzieje się z literaturą popularną, i w tej chwili współczesną mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że nazwisko już się kształtuje, kreuje się jako markę. I dobrze poprowadzony marketing tworzy z autora markę. Czeka się potem na książki takiej autorki, takiej marki. Pojawiają się naśladowcy, bo my bardzo lubimy mówić druga Grochola, druga Chmielewska, druga Waters, prawda? Więc tworzą się już naśladowcy i widać, że te trendy w literaturze popularnej są bardzo silne. I teraz tylko czy to dobrze, czy źle. My się musimy znaleźć na rynku książki, na rynku czytelniczym. Ja mam taką teorię, bo już dawno temu zaczęło się mówić, że książka to jest produkt. Jakkolwiek to brzmi strasznie, ale to jest produkt, który musi trafić do czytelnika. Może być produkt fiński i produkt polski, prawda? Miejmy nadzieję, że nasze książki będą produktami polskimi, prawda? Bo tutaj jest też ten produkt jest dobry produkt i gorszy produkt. To filmuję. Słuchajcie, z tego co mówicie obie wynika taka dość zaskakująca mnie teza, że jednak kobietom na tym rynku jest łatwiej, a ja wam zaraz udowodnię, że wcale im nie jest łatwiej. No. Więc jeśli chciałam, mogę jeszcze? Tak. Co z tymi mężczyznami na temat tej literatury? Będą rozpatrywane książki na festiwalu, okay. Czy nie? Bo na końcu pytanie... Słuchajcie, tak. No w tym roku, ponieważ będzie piąty jubileuszowy festiwal, planujemy dużą dyskusję na ten temat, ponieważ jeszcze w tym roku obowiązuje regulamin, który został ogłoszony przy ogłoszeniu edycji kolejnej, więc nie możemy w trakcie gry zmienić regulaminu. Ale przewidujemy dyskusję na ten temat. Czy zrobić taką kategorię? Czy mężczyźni, którzy piszą literaturę kobiecą, powinni mieć równe prawa z kobietami i zgłaszać swoje książki na ten festiwal? Zostawiamy w tej chwili sprawę otwartą, tym bardziej, że w gronie matek założycielek też są podziały, że jedne mówią tak, musimy dopuścić panów do festiwalu, drugie mówią, no nie, no przecież po to robiłyśmy, bo kobiety trzymają się, że nam jest trudniej. Więc to o tym będziemy dyskutować i to jest sprawa otwarta. I uważam, że w tym roku to jest bardzo konieczne, żebyśmy wszyscy rozmawiali o tym. I autorki biorące udział w festiwalu, kibicujące, i wydawcy, sami panowie. A co będzie, to zobaczymy. Ja myślę, że jakieś wnioski wyciągniemy. Na rynku zachodnich rynkach wydawniczych mężczyźni mają właściwie pozycję taką samą, okupują listy bestsellerów. W Polsce opcja na Piotra Leona, to w zasadzie żaden mężczyzna się nie przebił do czołówki wydawniczej literatury popularnej, obyczajowej, o tak. I rzeczywiście no, mają gorzej, moim zdaniem zdecydowanie mają gorzej. Trudniej im zadebiutować, nie chcą w ogóle wydawać do nowo. Okej, okay. Jeśli chodzi o sprzedaż, na razie nie będę dyskutować, która z płci ma gorzej. Natomiast jeśli chodzi o konkursy, uznanie krytyków, o recenzje, kobiety zdecydowanie są tutaj spychane na drugie, jeśli nie na trzeci plan. Jeśli nie wierzycie, to zajrzyjcie sobie do dowolnego pisma literackiego, do książek Agory, do nowych książek, do tygodników opinii i popatrzcie, jaki procent recenzji i omówień w każdym z tych pism zajmują dzieła pisane przez kobietę, jak i zajmują dzieła pisane przez mężczyzn.
Ja od jakiegoś czasu liczę sobie choćby w książkach Awory, jaki to jest procent. Jeśli kobiety zajmują 5% danych numerzy, to jest bardzo dobrze. Były numery, kiedy właściwie tylko wśród autorek były ze dwie panie, poza tym nie pisano o literaturze pisanej przez kobiety, chyba że były to artykuły, które wyśmiewały taką literaturę. Jeśli chodzi o twarde dane liczbowe, to spójrzmy chociażby na nagrodę Mikę. 19 edycji, to chodzi o literaturę artystyczną, nie tylko o fikcję, ale również o reportaż, poezję. 19 edycji, tylko 4 razy wygrały kobiety. Dorota Masłowska, Joanna Olczak-Runikiel i Olga Tokarczuk, która dostała Nikę 2 razy. I takie proporcje obowiązują w przypadku wszystkich nagród literackich w Polsce. Paszporty polityki, które są przyznawane również w dziedzinie literatury. 23 edycje, tylko 4 kobiety dostały nagrodę. W tym znowu Tokarczuk i Masłowska. Z innych nazwisk jeszcze Marzanna Bogumiła-Kielar, poetka, oraz Sylwia Hutnik. To jeśli chodzi o literaturę artystyczną, czyli tak zwaną wyższą. A co się dzieje w literaturze popularnej, na przykład w kryminale? Spójrzmy na nagrodę wielkiego kalibru. Dużo więcej kobiet, kryminały pisze dużo więcej kobiet niż mężczyzn w chwili obecnej. Jak wyglądają nagrody? Proszę bardzo. 12 edycji nagrody wielkiego kalibru, 3 razy wygrały kobiety. Joanna Jodelka, Gaja Grzegorzewska i Marta Guzowska. Trzeba dodać też, że jury składają się przeważnie z samych facetów. Jury, gdzie jest jedna Janina Paradowska, którą też mam dobrze. Jury prawie w każdym przypadku składa się w 90-98% panów. Przy wielkim kalibrze jest Janina Paradowska zwana najbardziej męskim prezesem jury ze wszystkich festiwali. Sama Sylwia Hutnik, której udało się dostać paszport polityki, to jednak widzi tę nierówność. Nawet popełniła kiedyś taki felieton pod tytułem Płeć literatury. Tutaj ją szybciutko zacytuję. Najgorsze, że stawiając się w pozycji ofiary, będziemy do ostatniej litery przytaczać te trudne statystyki, które ja też przytoczyłam. Analizować i wykonywać oskarżycielskie gesty w stronę zasłużonych pisarzy, którzy owszem, namaszczą od czasu do czasu jakąś młodą, dobrze się zapowiadającą, ale tylko co piątą, co dziesiątą, żeby się te młode nie namnożyły cichaczem i nie zagroziły obstawionym pozycjom. Jaka jest na to rada? No, dobrze pisać. Znaczy ja cały czas tutaj z tej mojej butli suflera usiłuję udowodnić, że to nie zależy od jakości, albo nie wyłącznie od jakości. No nie, no czym się zależy? Średniej powieści pisanej przez mężczyznę się 100 razy łatwiej przebić do nagród, do bycia recenzowaną, do bycia omawianą w mediach, niż średniej powieści pisanej przez kobietę. I to samo z bardzo dobrymi książkami. Ty tak mam taki. Bardzo takiego renomowanego krytyka literackiego. Kogo? O instytut, tak, literacki. Pomijam fakt, że niczego nowego one do literatury. Tymczasem ich pracownicy cieszą się z tego, że polskie powieści kryminalne zaczynają być przekładane w Anglii, Francji czy jeszcze gdzieś. I niech się cieszą, bo jest czego. Ale główny pożytek z tego będą mieć autory, bo coś sobie dodatkowo zarobią. Pomijam fakt, że niczego nowego do literatury nie wnoszą, bo to przecież utwory komercyjne i nie należące do popkultury. Tu trzeba szybko podjąć jakąś systemową działalność wydobywającą polską literaturę z niepamięci. Bo naprawdę jest to potrzebne. No i tu jest podejście do literatury kryminalnej, które u tak dużego nazwiska, jakim jest Bugajski, jest zadziwiające, bo przecież literatura kryminalna to jest taki papierek, prawda, który jest w dużym stopniu owinięty są inne treści. Natomiast on z buta pisze, że to jest literatura komercyjna. Wszystkim. Ja się tutaj w ogóle nie zgadzam z tym. I takie podejście, ja też takie wybrałam trochę takich atrakcyjnych cytatów depujących nas literatury popularnej. A nie jest tak, że on komercyjna stosuje zamiennie z literatura popularna, komercyjna versus ta wyższa, tak, czy artystyczna? Tak. Kontynuuję, przepraszam. Kontynuuję. W 2012 powstały zatem dwie nagrody literackie przyznawane wyłącznie kobietom. W świetle tego, co tutaj powiedziałam, uważam, że to wcale nie seksizm. Są to. Te inicjatywy pojawiły się w miejscach niezależnie od siebie, w miejscach tak od siebie odległych jak Szczecin i Siedlce. W Szczecinie odbywa się Festiwal Literatury Kobiet, podczas którego przyznaje się Gryfie Nagrodę Literacką dla autorki za najlepszą książkę minionego roku.
Tutaj rozpatrywane są tego rodzaju dzieła jak Donika, czyli poezja, reportaż, literatura faktu i fikcja literacka. W zeszłym roku w Gryfie wygrała Ewa Winnicka z reportażem Angola. I drugi festiwal, którego dusza i spiritus movens siedzi tutaj za stołem, czyli Festiwal Literatury Kobiet w Siedlcach, który obejmuje cały rynek literatury popularnej pisanej przez kobiety i co ciekawe przyznaje dwie nagrody. Nagrodę Pióra za powieść najbardziej poruszającą i Nagrodę Pazura za powieść, za najzabawniejszą powieść, za powieść pisaną z humorem. W ubiegłym roku nagrody na Festiwalu Literatury Kobiet w Siedlcach otrzymały Rozdroża Sabiny Waszut i Kilka przypadków szczęśliwych Magdaleny Zimny-Luis. I możecie nazywać te nagrody seksistowskimi, jeśli chcecie założyć, że seksizmu w dotychczasowych nagrodach nie było. A teraz troszeczkę poważniej. Patriarcha kulturalny. Nawiązuję teraz do ostatniego numeru książek Agory, gdzie Katarzyna Tubylewicz recenzuje książkę pod tytułem Patriarcha kulturalny autorstwa jednej ze Szwedek. Jest to zbiór esejów o literaturze i z grubsza opowiada ono o tym, również w Szwecji, którą mieliśmy zawsze za przykład równouprawnienia, że świat kultury nadal jest tam podzielony na murem berlińskim, na lepszą strefę męską i gorszą strefę żeńską. Zaraz wam zadam pytanie, tylko jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Tubylewicz i Szwedka o nazwisku, które mi strasznie trudno zapamiętać, Ewi Wittbrandström, wtórują tu Virginie Woolf, która już kilkadziesiąt lat temu pisała, że literatura jest oceniana według podwójnych standardów. Dotyczą one, cytuję Virginię, niemądrego przekonania, że męskie tematy literackie są uniwersalne i ludzkie, podczas gdy tematy kobiece zbywa się jako trywialne. I dla mnie tutaj tkwi właśnie ten problem. Nie w emocjach, nie w intelekcie, nie w tematyce, tylko w tym, że jeśli panowie piszą o sobie, jest to uznawane za uniwersalne i ludzkie. Jeśli panie piszą o sobie, to się to kwituje pojęciem literatura menstruacyjna albo właśnie kobieca. Mariola, kiwasz głową. Tak, bo wiecie, jeszcze teraz współczesna literatura popularna, ja jeszcze mówię o tej pisanej przez kobiety i z którą mamy do czynienia podczas festiwali. Ja uważam, że to jest jeszcze takie nieodkryte pole dla krytyków, tak na dobrą sprawę, bo my pokutujemy w takim dawnym przekonaniu, co to była ta literatura popularna, trendowata, nieszkolna i tak dalej. Że to jest tylko dla mas, spłycone schematy. Tak, że polega to na pewnej takiej schematyzacji fabuły, schematyzacji bohaterów, pewnej powtarzalności. Tymczasem ja widzę, co się dzieje przez 4 lata naszego festiwalu, co jest promowane i co ważne, co mówią same czytelniczki. Ponieważ one są tym pierwszym sitem, które robią selekcję książek, które dopiero pójdą pod obrady jury. I słuchajcie, i wcale te schematy wcale się tam nie sprawdzają. Nagradzane są książki, które odbiegają od schematu. Nawet powtarzały się słowa krytyki, że ile można ciągle czytać o tym samym, jeżeli był rok, kiedy część książek opierała się wtedy na tym, że ktoś dostał spadek. Jedne były lepiej napisane, ale to jest to, co mówię o myśladownictwie, prawda? Że w literaturze popularnej to jest, że ten schemat potem się powtarza. I same czytelniczki zaczęły promować coś, co odbiega od schematu. Więc to jest naprawdę pole dla badaczy literatury współczesnej. Tym bardziej też, że nasze jury, również gdzie mamy doktor literaturoznawstwa Bernadeta Darska, Ania Luboń, szefowa działu kultury w Gali, Kasia Czajka, to jest blog Zwierz Popkulturalny, fantastyczna badaczka kultury współczesnej. W tym roku dołączyła jeszcze do nas Karolina Felberg-Sendecka. To jest ostatnia wiadomość, bo
Ania Dziewit-Meller wydała książkę i nie bardzo będzie mogła być jako jurorka, no z perspektywy pisarki po prostu. I jurorki także zwracają uwagę na to, co odbiega od tego schematu. Więc jakby z jednej strony literatura popularna polega na tym z definicji, że posługuje się schematami, ale jest zapotrzebowanie już samych czytelników na to, żeby jednak czymś zaskoczyć, żeby ta powieść się wyróżniała. Więc czeka na ten moment, kiedy krytycy rzeczywiście zaczną pochylać się nad tą literaturą popularną, której mamy teraz bardzo dużo. I naprawdę uważam, że mamy bardzo dużo świetnych autorek, bo na razie tylko się będę poruszała w kręgu autorek. Bardzo dużo dobrych książek i one nie są niestety promowane w mediach, bo nikt nie sięga. Ja pamiętam dyskusję między autorami literatury popularnej, romansu, z kryminalistami, czyli autorami kryminałów. Do takiej dyskusji doszło w Siedlcach, gdzie autorzy kryminałów z taką pewną wyższością wypowiadali się, dyskutowali z autorami powieści obyczajowych, romansów. A bo to trzeba robić research, a bo wy to schematami. Ja potem tylko zadałam po tej dyskusji, bo wcześniej nie miałam okazji, pytanie, czy czytali, co czytali tej współczesnej literatury obyczajowej, popularnej, pisanej przez kobiety? Nie czytali. To, co mówili, tam zabrakło też może takiej dyskusji z sali, że przecież to jest w tej książce tak pisze ta autorka. Naprawdę autorzy kryminałów nie mają powodów do zadzierania nosa, jeśli siedzą obok autorów literatury popularnej. Mamy naprawdę bardzo dobrych autorów literatury popularnej, obyczajowej. Jeszcze nawiązując tutaj do wypowiedzi Virginii Woolf, która cierpiała na to samo już kilkadziesiąt lat temu. Czy naprawdę uważacie, że męskie tematy literackie są uważane za uniwersalne, a tematy kobiece zbywa się jako trywialne? Manula? Oczywiście nie uważamy, no ale jeśli obracamy się w kręgu literatury popularnej, bo jeżeli obracamy się w kręgu literatury wysokiej, no to oczywiście też wszyscy sięgają po wszystko. No ale w literaturze popularnej mówienie o uniwersie to jest w ogóle śmieszne, no bo przecież większość książek jest po prostu służy rozrywce, plus przenosi jakąś. Ważne jest, żeby ona coś więcej sobą reprezentowała, żeby były jakieś poruszane poważniejsze tematy. I tak jest w wielu książkach. No, po prostu też jest to pewnego rodzaju sztuka. Ja mówię, to jest trochę jak kostka Rubika, po prostu trzeba ułożyć odpowiednią układankę. To nie jest takie proste i tylko się to na innym wydaje, że napisanie powieści to jest po prostu jeden ciąg myśli. Logorea, jakiś ciąg słowotwór, prawda? Bo to jest sztuka. Także tutaj też trzeba patrzeć na talenty rzemieślnicze. To, że jak się temat porusza, jest jakby równorzędne do tego, jak to się robi. To jest też tak, że często książki, które sięgają po uniwersum, nie mają warsztatu na przykład. Bo napisane z pozycji takich właśnie, no, zrozumienia świadomości na przykład, albo no gdzieś tam się autor potyka i mu leci ta fabuła i nie składa tego całość, no ale ponieważ miał ambicje, no to jest albo na przykład poprzednia książkę, to jest od razu tylko doceniane i krytykowane i omawiane. Natomiast no, my jesteśmy trochę pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o to, że nas nie czyta. Krytyko, czy czytają znacznie więcej niż te książki wyższe. To jest, w tym co Ani powiedziałaś, coś jest. Ja też powołam się tylko w dalszym ciągu do tego, jak traktują krytycy książki pisane przez mężczyzn i książki pisane przez kobiety. Literaturą popularną i w dodatku humorystyczną jest, piszę teraz, ja go bardzo chcę poznać w ogóle, Alek Rogoziński. Kupiłam sobie jego książki, bo bardzo lubię, sama piszę ten gatunek. Komedia, powieść humorystyczna. Byłam bardzo ciekawa, z przyjemnością czytam. Wesołe jego książki. Ale
Co mnie zaskoczyło, przytaczałaś tutaj właśnie krytyka Leszka Bogajskiego. Zaskoczyło mnie, że właśnie jego powieść była recenzowana przez Leszka Bogajskiego i była oceniona jako miłe, niezobowiązujące czytadło. I to może tam było troszeczkę tej złośliwości, ale to była rzetelna recenzja. Żadna z autorek piszących powieści humorystyczne nie dostąpiła tego zaszczytu, żeby być zrecenzowaną przez tego krytyka, więc to w dalszym ciągu jest to, o czym mówimy. Ja sama, gdy czytam, nigdy nie powtórzę nazwiska, moja walka. Tak. To jest to, o czym mówi Ania, że jeżeli... To jest literatura mocno menstruacyjna, bo tak jak autor opisuje swoje przeżycia, opisuje też w piękny sposób i opisuje w takie momenty, gdzie nożyczki, prawda, chciałoby się łapać i wycinać. Ale nigdy się z takim określeniem nie spotkałam, jeśli chodzi właśnie o jego twórczość, gdzie rzeczywiście przez 2-3 strony można czytać, jak stał kubek, czy w tą stronę odwrócony dzióbkiem, czy łóżko było tak wygięte, czy inaczej. Myślę, że u kobiety już by to nie przeszło. Kobietom już się też wyrzucało to i wyliczało mocno, jeżeli bohaterka gniotła ciastą za długo. To przy tym myślała. I to już było źle. Przepraszam, już mi się mikrofon, zdaje się, wyładował, więc będę krzyczeć. Wracając do tekstu Tubylewicz, ona za recenzowaną przez siebie Szwedką uważa, że człowiek wykształcony i aspirujący do bycia intelektualistą musi czytać także autorki. Tutaj nawiązujemy do tego, co mówicie. Jeśli Knausgard byłby kobietą, to nie byłby ani tak popularny, ani tak recenzowany, może byłby równie czytany, ale na pewno byłby mniej ceniony. Więc natomiast i Szwedka, i Tubylewicz, my wszystkie uważamy, że człowiek wykształcony, aspirujący do bycia intelektualistą, musi czytać także autorki. A dlaczego? Bo nieczytanie kobiet nie jest oznaką wyższości intelektualnej, lecz ograniczeniem. Z tego wszystkiego, co ja tu powiedziałam, a dziewczyny częściowo potwierdzają, a częściowo zaprzeczają, wysuwam taką tezę, czy zaczyna się nowa epoka. Czy literatura pisana przez kobiety, masowo okupowana i czytana, zasłuży wreszcie na rzeczowe dyskusje, wnikliwą krytykę i spektakularne nagrody? Jak myślicie, czy po Gryfi i Festiwalu Literatury Kobiet w Siedlcach przyjdą następne zmiany, czy Nike będą częściej dostawać kobiety, czy nie trzeba będzie tworzyć specjalnych nagród, żeby kobiety zostały zauważone. Jak to widzicie, tę przyszłość, która się... Ja jestem optymistką. Jestem optymistką, bo rynek mamy taki, że trzeba na nim teraz mocno zaistnieć i autorki to potrafią. Czasem nawet jednak ze szkodą dla gatunku. Ale coraz częściej takie inicjatywy jak nasz festiwal jednak zwraca uwagę akurat na problem literatury pisanej przez kobiety. Spotykamy się z dużą życzliwością. W tej chwili, gdy Karolina Felbek-Sendecka, to jest też badaczka literatury współczesnej, powiedziała, że bardzo chętnie zgodzi się być jurorką. Ona słyszała tyle dobrego o tym festiwalu od Świetlickiego, który jest wielkim fanem... Nie było nigdy Świetlickiego. Nie wierzę w to. Nigdy to nie było, ale fama poszła wśród kryminalistów, jaki to fajny kryminał, i ona się powołała na Świetlickiego, więc my chyba sobie nawet nie zdajemy sprawy, że rzeczywiście tym festiwalem namieszałyśmy trochę w środowisku literackim. Ja tylko mam nadzieję, że ten festiwal uda się dalej robić, bo troszeczkę niepokoi mnie to, co się dzieje w kraju, że obcina się fundusze na tego typu inicjatywy. Będzie teraz trudniej pozyskać pieniądze. Bez pieniędzy nie da się niestety tego robić. Powiem też, jakie ma znaczenie to organizowanie takich przedsięwzięć. Tylko na przykładzie Biblioteki Siedleckiej. W ciągu jednego roku, to było drugiego roku organizowania festiwalu,
festiwalu przybyło w bibliotece 9 tysięcy czytelników. To jest bardzo dużo. Biblioteka w Siedlcach dzieje się ten festiwal i to bardzo przekłada się też na czytelnictwo, podczas gdy w kraju cały czas spada. I średnia jest, ten wskaźnik czytelnictwa w Polsce wynosi 16, jakimś małym po przecinku, w Siedlcach wynosi 22. Więc to jest taka dysproporcja, jak na słupkach widać. I, czyli warto robić takie inicjatywy, choćby dla popularyzacji czytelnictwa, ale też myślę, że same książki nagrodzone obroniły się, więc te, które na festiwalu zdobyły nagrodę, nie znalazłam ani jednej krytycznej recenzji, a na przykład o Marcin Stefaniak w Zeszytach Literackich pisano, także tak, więc te książki też się obroniły. I ja myślę, że to przychodzi ten czas, o którym ja mówię, że to jest czas, żeby naprawdę krytycy pochylili głowę nad literaturą popularną, bo tu jest dużo rzeczy do odkrycia i do promowania. Manuela, myślę, że będzie lepiej. Czy uważasz, że zaczyna się nowa epoka? Nie uważam. Ja jestem pesymistą, dlatego powinnam była zabrać głos pierwsza. Znaczy nie wydaje mi się, żeby krytycy zdołali się przebić. Nawet przy pomocy maczety przez literaturę popularną pisaną przez kobiety, jest tego strasznie dużo. I tylko jedyna właśnie nadzieja w tych festiwalach, selekcjach, że jakieś nazwiska może się uda wypromować, że może te autorki będą recenzowane, po prostu, że to będzie wskazaniem do recenzji. Taką mam nadzieję, ale jest to nadzieja bardzo żywa, dlatego że nawet kontakty z Instytutem Książki nie pomogły nam. Także nie widzę. Jest taki specyficzny, trochę nawiązany kraj, ta Polska nasza. Wszędzie na świecie literatura popularna ma jednak swoje miejsce i swój szacunek. U nas jest kiepsko z tym. No. Kryminaliści się jakoś przebili, ale to może dzięki temu, że część z nich obraca się w mediach, to są dziennikarze, to środowiska. I te książki są coraz lepsze, także to też jest ważne. Tak, nasza literatura jest też coraz lepsza, no ale mamy chyba jednak trudniej. To jeszcze jeden aspekt, wracając do podziałów też na literaturę dobrą i złą. Nie oszukujmy się, dużo złego literaturze pisanej przez kobiety robi po prostu zła literatura, w której jest zalew. W tej chwili jest bardzo łatwo wydać książkę. Jest wielki pęd na tak zwaną literaturę kobiecą. My celowo zmieniliśmy nazwę festiwalu na literaturę kobiet, żeby zachować tę ideę, o którą chodziło, że kobietom jest trudniej zaistnieć w świecie literackim. Ruszaliśmy jako literatura kobieca. No ale przez ten czas, przez te lata istnienia festiwalu stało się też coś takiego, być może następstwo też i naszego festiwalu, gdy pokazałyśmy i czytelniczki pokazały, że kochają ten segment, kochają ten gatunek, że czytają literaturę kobiecą. Nagle sami wydawcy zaczęli kontaktować się z autorkami, podkupywać sobie autorki właśnie do literatury kobiecej. Ale też, no nie oszukujmy się, mamy też problem z zalewem literatury złej, źle napisanej, źle zredagowanej, no właśnie tej takiej też schematycznej, gdzie ciąża trwa 12 miesięcy, bliźniacy różnią się wiekiem o 5 lat, jeżeli tak policzyć. Więc mamy takich mnóstwo też przykładów i to bardzo złą robotę tej literaturze pisanej przez kobiety. No, niezręcznie czasem o tym mówić, ale tak jest. Tak. Nie możemy pewnych rzeczy mówić, bo wszystko jest jedno towarzystwo. Tak, i po prostu nie chcielibyśmy ani dotknąć nikogo, tylko jest też, ale to, słuchaj, to dotyczy każdej literatury. No nie, ale to jest, czy w kryminałach jest taki zalew pisania kryminału? Nie ma tego zalew. Jest zalew. Jest zalew, jest mnóstwo kiepskich, tylko krytycy czytają i odcedzają te perełki od tej reszty. Natomiast jeśli chodzi o obyczaj pisany przez kobiety, jest zalew, ale krytycy nie czytają, nie odcedzają.
Więc jeśli idziemy do księgarni, wybieramy pierwsze, bardziej kolorowe z brzegu, to niestety duże jest prawdopodobieństwo, że się natniemy z kryminałem. Już mamy jakieś zaplecze krytyczne, parę recenzji, no parę wywiadów. Tak. To jest jeszcze ten problem, że nie ma narzędzi krytycznych w ogóle, bo w tej chwili blogi nie są wiarygodne zupełnie. Tylko niektóre, trzeba się dobrze orientować w tym rynku, żeby wiedzieć, którzy blogerzy są, piszą sensowne recenzje, a piszą, jak wiadomo, czasami recenzje te gimnazjalistki, prawda, które studiują przeszły maturę, więc no to jest wszystko no, bardzo trudne. Kiedyś rozmawiałam jeszcze z 10 lat temu z moimi synami, rozmawialiśmy o rynku książki, o e-bookach, jak to będzie dalej szło. I właśnie on wtedy mi powiedział, i to się potwierdza, że problemem będzie w przyszłości najpoważniejszym, będą najpoważniejszym problemem narzędzia selekcji, narzędzia oceniania. I wydaje mi się, że narzędzia oceniania są po prostu w tej chwili niesprawne w ogóle, jeśli to popularną. Bo jeżeli wydawnictw na redaktorów nie stać, na przykład, redakcja to jest kolejna krytyków, no to... Znaczy, redakcja jest pod takim samym problemem w tej chwili, jak wszystko inne na rynku, ponieważ dziennikarze źle piszą, redaktorzy są tak samo źli jak pisarze i wszystko jest po prostu ogólnie... Tak, no nawet dobrego redaktora to można... Tak. To jest strasznie trudno. No, toczymy wszystkie boje o to, żeby znaleźć sobie dobrego redaktora, bo każdy jak pisze, no to pisze, popełnia błędy, no nie ma, książka to jest morze. W morzu pływa mnóstwo ryb, trzeba je popuścić, więc trudno jest to bardzo. Ja teraz tutaj się wstrzeliłam ze slajdem w to, co mówisz. O, nie dawajcie może mi mikrofony, jestem dzisiaj na stroju pesymistycznym. Tutaj sobie już przedostatni ze slajdów. Jest tu napisane, że rzetelni recenzenci oraz jurorzy festiwali powinni z uwagą wyławiać z morza literatury pisanej przez kobiety co wartościowe propozycje i powinni to robić przede wszystkim dla dobra czytelników. I powinni też pamiętać, że ci czytelnicy według wszelkich statystyk to są głównie czytelniczki. Ostatni slajdzik, taki może bardziej optymistyczny. Jedno z moich ulubionych zdjęć, miałam je przez wiele lat na pulpicie komputera. Mamy tutaj jedną noblistkę, jedną niedoszłą noblistkę, dwie Kanadyjki, które się przytulają, znoszą toast po otrzymaniu Nagrody Nobla w dziedzinie literatury przez Alicję Munro. Obok siedzi Margaret Atwood, która jej nie zazdrości, tylko wspiera. No tak to troszkę wygląda i na festiwalu dla literatury kobiet, że nie zazdroszczą, tylko wspierają, bo nie jest łatwo. Jeśli chodzi o moje pytania, to jest tyle, ale zachęcam do zadawania pytań z sali. Co zabierasz? Nie, chciałabym pani jedną rzecz, proszę. O to, żebyście uporządkowały to, co powiedziałyście. To znaczy, to w końcu, bo ja w końcu nie wiem, jaki macie stosunek do kobiecej literatury. Bo mamy pozytywny. No ja nie chcę świetnych książek, które nie mogą się przebić. To mi się bardzo podoba, to jest literatura kobieca. Bo ja już z Manulą nieraz dyskutowałam na temat literatury kobiecej i ja uważam, że literatura, tak jak panie twierdzą, jest dobra i zła, prawda? Ale jednak nawet mężczyźni piszą literaturę kobiecą. No dlatego właśnie myślimy, że masz przymieni to nasze skrzydła, bo rozpacz mężczyzn jest straszny. Wszyscy dobrze, piszą literaturę kobiecą, bo kobiety ją czytają i nią się przejmują. No. Ja też się z panią tak zgadzam, dlatego będziemy dyskutować z mężczyznami na naszym festiwalu. Ja tylko powiem, że ja jestem w ogóle optymistką, jeśli chodzi o literaturę popularną i pisaną przez kobiety, bo widzę, co się dzieje. To znaczy na pewno słuchajcie, w tej chwili bardzo ważny jest marketing, to jest narzędzie, żyjemy w takich czasach obrazkowych. Czytelnictwo nam pada, ale wiecie też dlaczego? Demografia robi swoje. Odchodzi pokolenie ludzi czytających, a nie przybywa młodego czytelnika. To już jest tabulizacja życia. Wszyscy, to jest kultura obrazkowa. Ale 14 razy większe czytelnictwo obraza, są w najsilniejszym kraju. Tak, ale ja mówię, ja jestem optymistką, tym bardziej, że ja obserwuję z bliska środowisko literatów. I widzę
taką bardzo fajną rzecz, że ludzie lubią się integrować, lubią się spotykać i co ważne, naprawdę są środowiska, które się wspierają. Lubią się, nie dokuczają sobie. No oczywiście są też środowiska, gdzie ciągle coś tam się dzieje i jakieś są wielkie awantury, ale ogólnie nie. I to właśnie to środowisko kobiet piszących plus Kuba Kordel. Tu jest mąż pisarki Magdy Kordel, które no zawsze, przepraszam, mała dygresja. Bo na pierwszym festiwalu było hasło, że same kobiety bez mężów i dzieci. Oprócz Kuby Kordela, który się bardzo fajnie wpisał w nasze środowisko. Ale naprawdę środowisko literackie, które my znamy, nasze środowisko literackie jest wspaniałe. Jest kochane. To są panie, które lubią się spotykać, lubią się wspierać. W różnych trudnych sytuacjach można na nie liczyć. I słuchaj, to jednak to też jest taka siła środowiska. A krytycy, ja myślę, że przyjdzie na to czas, powoli się przekonują, a przynajmniej nie mówią tak od razu nie. Ja tak na przykład mamy w planach spotkanie i z Justyną Sobolewską, która chętnie chce się spotkać i porozmawiać. Na razie nie ma przełożenia też, my troszeczkę mamy gorzej, bo nasze jurorki, które też są opiniotwórcze. Nic, ale... tylko piszą książki. Ale jeszcze nie o to chodzi, bo wydawałoby się, że znają festiwal od podszewki i mogą gdzieś go jeszcze promować, ale tutaj mają związane ręce. Po prostu to jest kwestia etyki. A Czajka też jest. Tak. Jeżeli są po prostu związane mocno z festiwalem, one nie mogą też promować. Aczkolwiek wiem, że na przykład Bernadeta Garska na wykładach, bo ona też wykłada literaturę i pisanie. Tu kolega nawet studiuje u mnie. Tak, więc ona o literaturze popularnej i o naszym festiwalu mówi, więc to wydaje mi się, że na to trzeba czasu i że literatura też się obroni, że mamy naprawdę dużo dobrze piszących autorów. Chciałaś pan tutaj zapytać? Ja się chciałam tylko zapytać, jak to jest w kwestiach proporcji. Czy to nie jest tak, że wśród krytyków mamy więcej mężczyzn niż kobiet? To też może być problem. Tak, tak właśnie jest, bo wśród krytyczek, no to Justyna Sobolewska, kto jeszcze... No, może Marta Mizura też oczywiście pisze powieści, już wszyscy piszą. Nie, więcej oczywiście. Ale oczywiście proporcjonalnie w mężczyzn więcej, na pewno. Ale słuchajcie, nie ubywajmy, bo my się dobrze sprzedajemy stosunkowo, także mamy i tak lepiej niż... To jest strasznie nudna, przeważnie. Jeżeli się nie na średnią półkę, to po prostu czytamy z dużym chmurem. Tak jak oni nas, to tak i my. Mariona, mówisz w swoim imieniu. No nie, no podkanowiłam się. Także się nie martwię. To jakiś optymistyczny akcent na koniec. Dobrze. No już adaptowałaś Virginię Woolf, no ja rozumiem, że... To może jeszcze jakiś inny optymistyczny. Ja, jeżeli nie ma pytań, to po prostu ja bym tym optymistycznym akcentem jest pytanie. Jest pytanie jedno, bo zakładam, że próbowałem na szybko to znaleźć, natomiast nie udało mi się. Czy widzieli Państwo, widzieliście gdzieś jakieś statystyki sprzedaży po płci autora? Nie ma. No właśnie. Nie ma, szukałam do tej prezentacji, nie ma. Okej, okay, to by było ciekawe. Spojrzeć, bo jakby tak słucham z uwagą i troszeczkę dzieciu, bo może to wcale tak nie jest. Bo jakby może to jest męska samoobrona, że my się promujemy w tym zalewie książek pisanych przez kobiety dla kobiet, dla tego 70-90% rynku. Może to jest jakiś, może spróbować odwrócić to spojrzenie. Może to jest zupełnie inaczej. Tak tylko wrzucam głos do dyskusji. Znaczy to właśnie, może to nie wyartykułowaliśmy tego dokładnie, ale kobiety się chyba lepiej sprzedają. Generalnie, że... Tak, chodzi o to, nie są recenzowane, ale na przykład właśnie literatura popularna kobiet sprzedaje się bardzo dobrze. I wydawcy widzą w tym też złotą żyłę. Wydawcy się dobrze sprzedaje. Sprzedaż księgarni to jest następny punkt. Pierwszy punkt jest, żeby pisarz dostał się do wydawcy, a to jest bardzo, to jest dużo trudniejsze. Jestem w stanie sprzedać średnio, bardzo średnią kobiecą,
bez problemu, natomiast w dobrej powieści męskiej to muszę naprawdę nachodzić się i bardzo rzadko mam spotkać, także to jest też tak wygląda. Mężczyźni naprawdę, jeśli chodzi o ten o rynek, wejście na rynek, wejście, to w ogóle jest bardzo. Ale mało tego wypadają z rynku, bo udaje się na przykład debiutować pierwszą książką, ona ma pierwszą sprzedać i nie ma drugiej. Proszę, bo czytelniczkami są kobiety. Bo czytelniczkami są kobiety i życia facetów nie interesują, natomiast mężczyźni nie czytają książek psychologicznych, ani będzie jakieś sensacje i też pisze obyczajówkę, powiedzmy tak szeroko. No to nie ma poprawia próżni, to jest sprzedaż na 600 egzemplarzy, no, żeby wydawca do czegokolwiek musi chociaż 800, ale i tak zdać się kłaść. Ale nie ma czegoś takiego jak literatura męska. Nie ma już w tej chwili nic męskiego. No przepraszam, ale no nie. Do tej pory męska była broń, tak? No nie, to sebeński jest bardzo męski, sorry. Taki damski pistolecik, a ta broń jest mniej odrzuca, to taka damska. Nie ma już czegoś takiego jak męska, typowo tylko męska broń. Nie ma czegoś takiego jak męskie samochody, bo kobiety jeżdżą suwami, vanami, ciężarówkami. Napisy Jaguara. Więc skoro nie ma męskich spodni, bo kobiety chodzą w spodniach, skoro 70% rynku to są kobiety, więc to tam, że nie ma mężczyzn. Nie ma męskiej literatury, no bo nie ma w ogóle, przestaje, zanika męskość świata, tak? Ja rozumiem, że są sprawdzone przez przedszkolanki, nauczycielki i tak dalej, ale skoro nie ma nawet pojęcia męska literatura, mówimy o literaturze, nie wiem, tam wyższej, popularnej i tak dalej, ale mówimy o męskiej literaturze, rzadko. To prawda. Pan jeszcze. Fundamentalnie się nie zgadza. Jest męska literatura, ma się bardzo dobrze. Kobiety są najczęściej uprzedmiotowione. To jest chamskie macho, jest, zawsze będzie, bo jakoś sobie musimy radzić i coś musimy czuć. Bo tak jak męska. Nazwiska, nazwiska. Nie, to jakby można nawet próbować gatunkami, bo i wśród sensacji polskiej i zagranicznej znajdzie się bardzo wielu dobrych autorów, którzy piszą ewidentnie pod facetów. Cały, pewnie z 80% albo i lepiej, fantazja, to jest absolutnie zmasculinizowane. Jak pani potrzebuje męskiej broni, proszę bardzo, miecz, kusza, łuk, wszystko. Okay. Ale mówimy o obyczajach, bo fantastyka kryminalna jest troszeczkę. Sam Wincent Sederski się przyznaje, że 80% czytelników jego to kobiety też. Tak. Ja jeszcze przepraszam, bo tu pan jeszcze też chce zapytać. Nie dam się zgodować pani na temat literatury kobiecej i męskiej, bo to byłoby inne, prowokacyjne, ale inna sprawa. Pani twierdzi, że ludzie lubią się spotykać. Chciałbym się zapytać, z czego pani to tak wnioskuje? A jeżeli się lubią spotykać, to gdzie? Bo zdecydowanie się z tym pani Polonem nie zgadzam, ale to już oddzielny temat na konferencji. Ale niech pani powie, na jakiej pani podstawie wysuwa, że dzisiaj w Polsce ludzie lubią się spotykać? I pytanie, jeśli tak, to na jakiej podstawie i gdzie się lubią spotykać? Bo na spotkaniach autorskich, na dzisiejszym spotkaniu, na wielu ważnych wydarzeniach, na wielu dyskutach intelektualno-politycznych, to za bardzo się ostatnio lubią spotykać. Ja wiem, gdzie się lubią spotykać, ale niech pani obroni swoją tezę, że pani twierdzi, że lubią się spotykać. Już. Mówimy właśnie o środowisku piszących kobiet. I na przykład potrafimy przebyć pół Polski, aby spotkać się na przykład 6-7 na panelu w Sanoku na końcu świata, w Gdańsku, we Wrocławiu. Jest kupę. U mnie w kuchni. Możecie radzić, w jakiej sprawie się spotykacie? Spotykamy się w sprawach literackich. Spotykamy się, dyskutujemy, organizujemy panele. Jedne się cieszą większą popularnością, drugie mniejszą, bo to też zależy od dnia, od środowiska, w którym wystąpimy. Nawet
są w tej chwili właśnie na tej fali, że literaci lubią się spotykać. Po festiwalu Siedleckim my taką właściwie wprowadziliśmy modę na te panele, na dyskusję, że nie autor jeden siedzi i jest odpytywany, tylko jakieś problemowe. Tak, problemowe spotkania. W tej chwili drugi raz będzie organizowany festiwal literatury w Ząbkowicach, gdzie też zjeżdżają literaci. Wcześniej w Kamiennej Górze organizowała to księgarnia Atena, gdzie też z całej Polski ludzie zjeżdżali, żeby dzień albo dwa pobyć ze sobą, wziąć udział w happeningu, że na rynku czytamy wspólnie swoim na stacji Lokomotywa. Bez zwrotu kosztów podróży. Tak. Właśnie, bo chciałam powiedzieć, nikt nam za to nie płaci, bo to jest dosyć istotne. Tak, i na tym wnioskuję, że to są tak spotkania, do których dokładają autorzy, bo płacą za bilet, płacą za benzynę, jadą po to, żeby się spotkać. Ja dlatego mówiłam, że to jest fantastyczne środowisko. A wszyscy wiemy, że osoby piszące lubią się spotykać z osobami piszącymi, z nikim innym się nie pogada, tak, o pisaniu i o problemach, jakie ma literat albo rynek książki, jak właśnie z innymi piszącymi. Bo to jest czasem rozmowa bez słów, wystarczy spojrzeć na siebie i rozumiemy się, nie? Jest problem albo nie jest flow, jest fajnie. I na tej podstawie na portalach społecznościowych jest bardzo dużo grup. Te grupy są wirtualne, ale z tych wirtualnych spotkań bardzo często dochodzi do spotkań w realu. Nasza grupa, my się wszystkie poznałyśmy właśnie na portalu społecznościowym. I raz zaczęło się od panelu w Siedlcach właśnie na temat literatury kobiet. Tam się zrodził pomysł organizowania festiwalu i tych inicjatyw jest w Polsce zaraz więcej. Na tej podstawie twierdzę, że literaci lubią się spotykać, bardzo fajnie im to wychodzi. Sam festiwal też w końcu jest przykładem, bo przyjeżdżają nie tylko autorki, które tam są do tych targów nominowane, tylko jest mnóstwo. Tak, w Siedlcach podczas festiwalu jest średnio około 60 literatów. Panie i panowie piszący, no już nawet nie mówię o czytelnikach, no bo to zrozumiałe, no, ale nawet czytelniczki przyjeżdżają po 400 km, żeby właśnie tak być na tym festiwalu. Więc dlatego dalej ja jestem optymistką, że coś się zmieni, że w tej literaturze popularnej jest coraz silniejszy głos właśnie środowiska, że nie można nie dostrzec tego, że ludzie spotykają się ze sobą, lubią się, lubią coś robić wspólnie. Tego się nie da nie zobaczyć. Czy jeszcze jakieś Mariola, pytanie? Że lubicie nie tylko się spotykać, ale recenzujecie sobie wzajemnie. Bo to jest krytyk, oceniacie sobie te książki, wspieracie się. To jest prawda, bo ja jeszcze kolejna część naszej do pracy. I ogólnie rzecz biorąc, to nie są tylko spotkania przy literatkach, tak? Jak to literaci zawsze mieli w zwyczaju. Ja tylko jak masz zamiar za chwilę robić, tak? Chociaż ja nie jestem literatką. Ale bardzo dobrze, ale jesteś czytelniczką. Tak, to prawda, bo my się spotykamy tutaj w różnych konfiguracjach i czytamy swoje książki. To jest jeszcze to, że jesteśmy pierwszymi czytelniczkami i sobie krytykujemy bardzo te książki, dlatego że no, my najlepiej widzimy wady konstrukcyjne. Przed wydaniem. Bo właśnie pewnego dnia krytykowałyśmy sobie wszystko po cichu, mówiąc tutaj poszleciała, ale nie powiem, jej będzie jej przykro. No i stara organizatywa, żeby raczej czytać wcześniej te książki, żeby to wszystko uporządkować. Też Zbyszek Zawadzki, agent CZZ, stworzył taką grupę żeberko literackie, która omawia książki przed wydaniem. Grilluje. No i to, tak jest, że tam jest, i są debiutanci. No, Ania Kryczkowska, która wydała już kilka bardzo dobrych książek. Z każdą książką idzie na to żeberko, no, bo oni zawsze znajdą jej jakieś. Z dwiema raptem. Aha. Jeszcze plusem właśnie takiej integracji środowiska to jest to, co można poprawić w swoim pisaniu. To jedna rzecz, że sobie można wzajemnie pomagać, dając konstruktywne uwagi. A dwa, na przykład organizowałyśmy spotkania warsztatowe.
Zrzucałyśmy się na fajnych trenerów. Tak, nie w kuchni 21 osób. Tak, więc i też ludzie przyjeżdżali z całej Polski, piszący, żeby czegoś się nauczyć. Bo na przykład mieliśmy bardzo fajne zajęcia z fabuły, albo jak kreować bohatera. Zawsze coś... Tak, coś nowego można. I to się też zaczynało od takich naszych, że my potrzebowałyśmy, no coś trzeba zrobić. Ale to zaczynało przybierać szersze kręgi. I potem też bardzo fajnie było widać autorów, którzy też byli na takich spotkaniach, że wydają książki i te książki są bardzo fajne, nie mają się czego wstydzić. Więc integracja środowiska to jest bardzo ważna i fajna rzecz, polecam. Jeszcze wspominając o tym, żeśmy się 7 sztuk dostały do szkoły filmowej na adaptację dzieł literackich i bardzo nam dużo dały te zajęcia przez rok, prawda? Bo nawet po zajęciach niektórych koleżanki brały książki i pruły od początku, przerabiając je zgodnie ze wskazówkami prowadzących. Także dużo się nauczyłyśmy. Że my się bardzo zintegrowałyśmy dzięki tym festiwalowi i bardzo sobie pomagamy. No i ostrzegacie się przed niesolidnymi wydawcami. A i ostrzegamy się przed... Tak. Ponieważ się skoro gadamy ze sobą, to wiemy, kto płaci, kto nie płaci, kto oszukuje. I to jest bardzo duża wiedza, bo... Wszyscy debiutanci lecą jak do pszczoła, ale wie, inna jest pozycja debiutanta, bo jeżeli ktoś wydaje książkę i chce za nią zapłacić na przykład 6 tysięcy, 10 tysięcy za wydanie, to czasami nieuczciwy wydawcy jest lepszy wyjść. Mam pytanie, czy macie, jak w tej chwili ten festiwal już jest jakąś instytucją w pewnym sensie, tak? Czy macie jakiś wpływ na to, czy wasze działania, jeżeli ostrzegacie przed wydawcami nieuczciwymi, wpływają na ich postępowanie? Czy macie jakiś na przykład spektakularny sukces, że coś się udało zmienić? A tak, udało się. Replika zaczęła płacić. No, to bo koleżanki pisały i na Wallu, i tam rozeszło się, że nie płacą i rzeczywiście uregulowali i są teraz w porządku. Już od kilku lat płacą. To nasza akcja była, że nie płacili, nie rozliczali się. Tak, znaczy na pewno... Na pewno łatwo jest porozmawiać o różnych ciemnych stronach wydawania książek, tu myślę o kontaktach z wydawcami, właśnie na takich spotkaniach nieformalnych. Nie powinno się pisać pewnych rzeczy jawnie, mówić, bo nawet na portalach społecznościowych to jednak ludzie bardzo uważają, jeżeli coś gdzieś powiedzą, to bardzo głęboko o zakamuflowanych grupach, a i to nie jest bezpieczne. Umowy obowiązują po prostu klauzulę tajności handlowej i można sobie zrobić krzywdę, ale w rozmowach nieformalnych dowiadujemy się dużo o wydawcach. Nie mamy takiego przełożenia mocnego, że jako instytucja tu brzmimy nad wydawcami, nie, ale zaczynają się... Nie, czy to zależy, co pani rozumie przez to, że się liczą. Wydawca jest... Nie. Słuchajcie, nie. W relacjach autor-wydawca, wydawca zawsze będzie górą jednak. No, mamy niepłatne jest... prawo. Notabene dzisiaj przyjmuję tutaj w SPP prawnik, raz w miesiącu. Także warto o tym wiedzieć. Za darmo. No, co najwyżej można w takich spotkaniach nieformalnych dowiedzieć się, jak rozmawiać z wydawcami. Na co zwracać uwagę, że co negocjować, dodać sobie otuchy, bo bardzo często debiutanci, nie, ale ja nie mogę, bo przecież to oni mi tu robią przysługę, że nie wydają, a tymczasem, jeżeli negocjują, to rzeczywiście zdobywają lepsze warunki, mogą negocjować przez... Stawki można też na pocichu sobie przekazujemy. Więc żeby autor też wiedział, że może się zdziwić, a dlaczego tak mały procent, a dlaczego tak mały nakład, może o to pytać, może negocjować. To raczej, ja bym to raczej traktowała jako grupa wsparcia, a nie grupa naciskowa, to jednak nie ma takiego przełożenia. To my chyba w takim razie nie zapraszamy, bo ty tu... prowadziłaś główno, choć do nas i pożegnamy się. Bardzo miło w ogóle było z Państwem się spotkać i się cieszę, że wywiązała się dyskusja. Oczywiście zapraszamy do Siedle z 23-24 września. A tak, ale właśnie chciałabym, żebyśmy integrowali się dalej. Kto ma ochotę, to zapraszam na kawę. 10% mniej.
Dziękujemy.